To szkoła, w której czwartoklasistka miała w tornistrze alkohol. Był to alkohol wysokoprocentowy, a dokładnie wódka. Wódkę porozlewaną do mniejszych butelek zauważyła wychowawczyni, która wezwała policję. Dziesięciolatka miała schowany alkohol w plecaku. Ponadto przeprowadzone badanie alkomatem w obecności opiekuna prawnego wykazało, że dziesięciolatka miała ponad pół promila alkoholu w organizmie. Nawet według norm dla dorosłych oznacza to jego nadużycie. Mniejsza porcja alkoholu wystarczy czy do upojenia dziecka. Toksykolog przyznaje, pijane dzieci w tak młodym wieku to rzadkość. Na szczęście, bo rokowania w takich przypadkach są złe. Jeżeli młode osoby mają po raz pierwszy kontakt z alkoholem w tak młodym wieku, to niestety może to grozić bardzo głębokim uzależnieniem. Nie wierzę w to, żeby rodzice częstowali dziesięciolatkę alkoholem. Dziewczynka przyznała, że sama wzięła alkohol z domowego barku. Nie potrafiła jednak wyjaśnić, dlaczego to zrobiła i dlaczego piła. Do spożywania alkoholu ktoś nas musi zainspirować. To nie jest tak, że dziecko samo z siebie wpada na taki genialny pomysł. Stało się to z pewnością z jakiegoś powodu i z jakiejś przyczyny. Pracujący z uzależnioną młodzieżą nie wykluczają, że mógł to być tylko jednorazowy wybryk spowodowany chęcią zaimponowania rówieśnikom, ale i tak powinien zaniepokoić. Takie sytuacje można traktować jako tak zwane wołanie o pomoc. Należałoby sprawdzić, co tak naprawdę przeżywa to dziesięcioletnie dziecko w rodzinie, w szkole, w takich relacjach rówieśniczych. Szkoła, w której doszło do incydentu z pijanym dzieckiem, nie udziela informacji. Po prostu trzeba ten alkohol jakoś przed dziećmi chronić, żeby nie miały po prostu dzieci dostępu. Przedstawiciele nadzorującego szkołę miasta przypadek dziesięciolatki traktują jako sygnał do działania. Taki przyczynek do tego, aby ponownie podjąć rozmowy z dziećmi, z rodzicami, też z nauczycielami o tym, jak zapobiegać spożywaniu alkoholu czy też innych używek przez dzieci. Dziecko bierze przykład z rodzica, a nie odwrotnie. Rodzina dziewczynki nie była dotąd objęta żadnym nadzorem, ale to się może zmienić. Na wniosek policji sprawą zajmuje się już sąd rodzinny. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.